Droga zostanie wykonana w ramach budżetu miasta, natomiast budowa chodników jest przewidziana z funduszy w ramach Polski Wschodniej. Obydwie inwestycje będą realizowane dwutorowo. Nie ma możliwości wykonania najpierw jednego zadania, a potem drugiego. Pełna dokumentacja i projekt już jest. Budowa ma rozpocząć się w 2026 roku, a zakończyć się w 2027. Duża inwestycja, bardzo ważna, newralgiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ja bardzo chcę podziękować radnym Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego, pani Annie Kotkowskiej, panu Jarosławowi Kosiorowi, bo to oni przyszli do prezydenta i to oni tak naprawdę w tej sprawie bardzo mocno lobbowali. Według szacunków cała inwestycja będzie kosztowała około 12 milionów złotych.